czy to będzie sprzyjający klimat dla naszych zawodników. Tyle metrów nad poziomem morza. Właśnie jesteśmy w drodze na pierwszy sparing z drużyną Aleksandrii. Chciałem teraz zadać parę pytań dla naszego prawego obrońcy Jakuba Czartkowskiego. Kuba, kolejny sparing. Na razie kolejny to jest pierwszy sparing. Kolejny sparing w Turcji, oczywiście pierwszy, ale to jest kolejny sparing. Na razie bilans jest znakomity. Nie przegraliśmy żadnego spotkania. My jesteśmy w tak dobrej formie, czy się za tacy słabi? Mam nadzieję, że my jesteśmy w takiej dobrej formie i przełożą się wyniki ze sparingów na ligę. Dzisiaj kolejny sparing nas czeka z ciężkim przeciwnikiem, więc na pewno nie będzie to łatwy sparing, ale mam nadzieję, że podtrzymamy dobrą formę z tych sparingów wcześniejszych i znowu odniesiemy wygraną. No ale właśnie wspomniałeś, że to się przełoży na ligę, a czy nie sądzisz, że ta forma przyszła troszeczkę za wcześnie? Nie, no myślę, że to nie, że jeszcze nie jesteśmy w takiej formie, po prostu ciężko trenujemy, a udaje nam się wygrywać. Nie przez to, że jesteśmy w jakiejś teraz super formie, bo naprawdę ciężko trenowaliśmy, zwłaszcza w Litwie. Zresztą ja też strzeliłem jedną bramkę bardzo ładną z karnego. Więc myślę, że to jest bardzo istotna informacja przede wszystkim dla wszystkich moich fanów. Jest ich dużo w Suwałkach, z tego co zauważyłem na ulicach. Pozdrawiamy wszystkich fanów. Moich, oczywiście. No i przy okazji Wigier Suwałek. Suwałek również. Suwałk. Suwałk, tak. No i co jeszcze mógłbym dodać? No. Pokusisz się może o wytypowanie dzisiejszego wyniku? Dzisiejszego wyniku? A ty bronisz ile minut? Karosalik, ile bronisz minut? Wiesz, że w każdej chwili mogę wyłączyć nagrywanie. Pierwszą połówkę, tak? No to do przerwy no może być problem właśnie tam, jeżeli chodzi o grę w ofensywie, bo w defensywie jestem spokojny, ale no, wygramy na pewno. Na pewno 1-1. Nie, 2-1 dla nas. 1-1 do przerwy i 2-1 wygramy. Adrian Karankiewicz, lider linii defensywnej Suwalskich Wigier. Adrianku, wyruszamy na pierwszy mecz w tureckiej Alanii. Jak samo poczucie, jak nastawienie? Świetne, wygramy na pewno. To wszystko? Wszystko. A opowiedz mi, jak trzeci dzień obozu, jak ci się podoba? No, pięknie tu jest, wszystko dobrze, jedzenie super. Tutaj koledzy normalnie, spójrz na maskę. Daj na maskę tylko, bo nie mogę być. Ale jeszcze jedno dzień, czy byś podobał ci się Alania, byś chciał tu wrócić może. Ja bym chciał tu mieszkać, ja w ogóle nie wiem, czy tu nie zostanę. Tak, ja nie wiem, czy tu nie zostanę, bo mi się to bardzo podoba. Okej. Nie mogę ci powiedzieć. Jedziemy na maseczkę. No, i teraz się wypoczaj. Nie ma problemu. Dobry wieczór. No parę słów poprosimy. Chciałem tutaj przedstawić mojego kolegę z pokoju, Bartosza Biela. My tutaj oczywiście reprezentujemy klub tenisa Wigier Suwałki. Oczywiście chcielibyśmy powiedzieć, iż nasi jutrzejsi przeciwnicy nie są w stanie po prostu nam zagrozić jakiejkolwiek naszej reputacji, która jest oczywiście wysoka. To będzie jednostronny pojedynek. Na prostu nie wiem, czy zaprosimy kogoś, prosimy kogoś, w ogóle to zobaczył, czy nie? To na pewno będą zawiedzeni tym pojedynkiem. Bez publiczności, zero emocji. Nie chcemy zawstydzać tutaj naszych przeciwników. Wystarczy to, co powiedzieliśmy. Dziękuję. Jak tą wypowiedź skomentuje Adrian Karankiewicz? Ja widziałem ich na treningu, powiem, że nada. Nie wiem, czy w ogóle rakietę biorę. Patelnią ich ogram. Tutaj prowadzimy taki program z kapitanem wśród Wigier. Nowy cykl. Ale nie chodzi o rakiety. Jak? Z kapłanem wśród Wigier? To też trzeba będzie wydarzyć. Teraz ładna pogoda. Ładna pogoda. Mają ze sobą. Nic nie boli. Meczyk. Kolacyjka. Warto to ten sposób. Ja mówię tak, że to jest po prostu.
tak, ale to będzie złoto. Tak? Z powodu. A ten... Dobra, dobra, panie redaktorze. Yo, man. No. Nagraj Kamila i niech opowie w sumie prawdę. To się po prostu czuje, no spadło pod nogi, wsadził dzioba. Nie, nie! On nie strzelił, ale był blisko. I piosenka. Tak blisko, a ja wiem. Nie wybrałem, tak blisko. Ale w środę wpadnie wszystko.